uroczystości miejskie związane z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Niewątpliwie wydarzenie tragiczne, jak nie najtragiczniejsze w naszej historii. Czy strajk nauczycieli będzie reaktywowany? Czekamy do dnia 16 września. Zaległości na Lubańskiej, czy są do nadrobienia? To nie są aż tak duże opóźnienia, wykonawca ma przedłużony termin do końca września. Dzień dobry Państwu, jest 4 września, środa, Kamila Krawiecka-Bryl, rozpoczynamy serwis informacyjny. Wczoraj na skwerze przy Mieczach Piastowskich w Cieplicach odbyły się uroczystości miejskie związane z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej. W dniu 1 września 1939 roku o godzinie 4:40 pierwsze niemieckie bomby spadły na Wieluń, a o 4:45 na Westerplatte. Tak rozpoczęła się największa i najbardziej tragiczna wojna naszych dziejów. Druga wojna światowa, w której wzięło udział około 1,5 miliarda ludzi na świecie. Około 60 milionów poniosło śmierć. W tym czasie jednym z państw, które najbardziej ucierpiało, była Polska. Niewątpliwie wydarzenie tragiczne, jak nie najtragiczniejsze w naszej historii. Historii zarówno całej, tysiącletniej, jak i tej najnowszej. Ważna rocznica, nie tylko dlatego, że akurat okrągła 80., ale i dlatego, że musimy o niej pamiętać, szczególnie w każdych momentach trudnych, kryzysowych na świecie. Na szczęście nie zginęli wszyscy, wrócili i odbudowali, wywalczyli tą wolność i odbudowali Warszawę, wszystkie miasta. Zauważyłem, że dużo młodzieży to po prostu uważa to za jakieś bajki, jakieś test tysiąca jednej nocy. A to wszystko działo się naprawdę. Dlatego dzisiaj tego typu uroczystości mają dwojaką rolę. Są świadectwem pamięci i przestrogą na przyszłość. Dzisiaj dla nas jest istotne, żebyśmy szukali przyjaciół blisko siebie i żebyśmy tych przyjaciół starali się szanować i z jednej strony, ale z drugiej strony też te sojusze, które budowali, to nie budowali przeciwko komuś, tylko razem, wspólnie budować i zjednoczoną Europę, silną Europę, ale jednocześnie współpracować z państwami NATO. Po raz kolejny w Parku Zdrojowym w Cieplicach w trakcie uroczystości wypowiedziana została parafraza zmarłego przed rokiem pułkownika Edwarda Jakubowskiego. Nigdy, nigdy więcej wojny. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami władz Związku Nauczycielstwa Polskiego, we wrześniu nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni mają wznowić strajk. Czy się one sprawdzą? Pod koniec ubiegłego roku szkolnego władze Związku Nauczycielstwa Polskiego zawiesiły strajk w oświacie. Zapowiedziały przy tym, że zostanie on wznowiony we wrześniu. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że to porozumienie między rządem a nauczycielami, a pracownikami oświaty zostanie zawarte i że ten strajk zawieszony już nie zostanie odwołany. Jednak temat strajku wraca. Po 16 września otrzymamy informacje, jakie będą pytania w badaniu sondażowym i przeprowadzimy to badanie sondażowe. Będziemy mieli odpowiedni termin, w którym należy tego dokonać. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni wypowiedzą się, czy powrócimy do strajku, jeżeli tak, jaka to będzie forma. Jesteśmy natomiast już pewni, że nie może to być forma strajku okupacyjnego, gdyż jest to niezgodne z prawem polskim. Nieoficjalnie mówi się, że nauczyciele nie chcą reaktywacji strajku. Poprzedni protest zbyt wiele ich kosztował czasu, nerwów, pieniędzy, a i tak zakończył się porażką. Ja myślę, że zdania są podzielone. To, co się wydarzyło w kwietniu, troszeczkę nas pognębiło. Nie oszukujmy się, myśleliśmy, że będzie troszeczkę inaczej. Tu nie chodzi o tylko i wyłącznie o pieniądze. Tu chodzi o polską szkołę, o polskie dzieci, które powinny uczyć się w dobrych warunkach. Powinny być programy nauczania nieprzeładowane. Powinny być dostosowane do współczesnych czasów. Widać nowy rok szkolny, stare problemy. Władze Jeleniej Góry przesunęły termin wykonawcy na zakończenie prac przy przebudowie stadionu przy ulicy Lubańskiej. Pierwotny termin upłynął 30 sierpnia.
Już w połowie lipca informowaliśmy, że wykonawca robót na stadionie przy ulicy Lubańskiej ma dość spore zaległości. Nasze przypuszczenia potwierdziły się pod koniec sierpnia, kiedy to przedstawiciele firmy WOT Install wystąpili do władz miasta z wnioskiem o wydłużenie czasu realizacji zadania. Miasto przychyliło się do tej prośby. Wykonawca ma przedłużony termin do końca września, czyli o miesiąc. Natomiast udowodnił ponad wszelką wątpliwość, że opóźnienie wzięło się między innymi stąd, właściwie przede wszystkim stąd, że w zakładzie jego dostawcy, w tym kontenerów, które mają służyć za szatnie, nastąpił pożar. I on nie był w stanie tych urządzeń uzyskać w terminie, który umożliwiałby zakończenie pracy we wskazanym terminie. Z nieoficjalnych źródeł dowiedzieliśmy się, że firmie naliczone zostały kary umowne. W jakiej wysokości i za co dokładnie? O to zapytaliśmy rzecznika miasta. Nie wiem, z tego z mojej informacji wynika, że kary, nawet jeśli nie zostały naliczone, nie będą wyegzekwowane, skoro przyczyna opóźnienia jest obiektywna. Będziemy przyglądać się realizacji tego zadania. Przed nami 17. wystawa produktów regionalnych wyprodukowano pod Śnieżką, podczas której będzie można posmakować i zakupić domowe wyroby. Będą także warsztaty i animacje dla najmłodszych oraz koncerty zespołów folkowych. 6 września na Placu Ratuszowym podczas tegorocznej edycji wyprodukowano pod Śnieżką pojawi się prawie 100 wystawców, którzy specjalizują się w wyrobie lokalnych produktów. Na scenie wystąpią liczne zespoły folkowe. Będą także atrakcje dla najmłodszych. Sądzę, że i od strony muzycznej, i od strony smakowej, i od strony produktów regionalnych każdy, kto przybędzie 6 września na Plac Ratuszowy, znajdzie coś dla siebie. Proponuję przyjść nienajedzonym. Będzie to rzeczywiście święto smaku, aromatu, święto właściwie naszego regionu, prawdziwie, bo oto za sprawą uczestników Bitwy na Smaki będzie jeszcze bardziej spotęgowane. Jeleniu Górzanie będą mieli okazję skosztowania dań przygotowanych przez Piotra Benedyka z restauracji Piąta Pora Roku oraz Agnieszkę Sojkę z Kuźni Smaków. Restauracji jest mnóstwo, a my jako druga drużyna biorąca w tym udział, my czujemy się już zwycięzcami i życzę wszystkim wspaniałych wrażeń, dobrego smaku. Gotować dla Państwa będą także kucharze amatorzy. Tak jak to mówią, przez żołądek do serca, tak? Czyli poprzez dobry smak mam zamiar trafić właśnie i podbić serca moich domowników i mam nadzieję, że uda mi się też podbić serca uczestników. Kucharzy oceniać będą jurorzy z Pawłem Lorochem na czele, który również będzie miał swoje kulinarne show. Czy mają Państwo plany na 6 września? Jeśli nie, to zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na 17. wystawę produktów regionalnych wyprodukowano pod Śnieżką. Na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze poprowadzę dla Państwa szereg spotkań, konkursów i pokazów kulinarnych. Zatem mam nadzieję, że razem spędzimy ten wyjątkowy dzień. W tej chwili mamy naprawdę dużą gamę produktów kulinarnych, które wytwarzane są lokalnie. No, o czym będziemy mogli się przekonać już niebawem, 6 września. Zapraszamy Państwa do Jeleniej Góry na Plac Ratuszowy. Z pewnością każdy, kto tu będzie, pocieszy swoje podniebienie, a i na pewno nie wyjdzie stąd głodny. Rozstrzygnięte zostaną także konkursy na najciekawszy produkt karkonoski i karkonoski produkt spożywczy. Wyprodukowano pod Śnieżką 2019. Startuje 6 września o godzinie 11. Cześć, góralscy strony. Chciałem Wam powiedzieć, że 6 września gram w Jeleniej Górze na imprezie pod tytułem Wyprodukowano pod Śnieżką. Zapraszam, przybywajcie, hej. Bliźniaki z całej Polski od lat spotykają się pod koniec wakacji w Szczarnkowie, gdzie odbywa się Dzień Spieczonego Bliźniaka. Nie mogło zabraknąć tam oczywiście Bolesława i Mieczysława Osipików, którzy do Jeleniej Góry wrócili z nagrodą w konkursie jak dwie krople wody. Podszedłem do dyrektora i mówię: panie dyrektorze, wyciągnąłem oczywiście rewolwer i mówię: czy macie dużo banków, dlatego że nasza emerytura jest bardzo słabiutka. A mówię: a jutro, mówi, część wyjedzie, część będzie spała, mówi, a my się tymi bankami zajmiemy. A brat powiedział: a tam stoi ten czołg, te 34, tak. On nam pomoże. A ja powiedziałam: i będzie jak złoto dla zuchwałych. Ale ludzie nam brawo bili jak cholera. Bracia Mieczysław i Bolesław Osipikowie scenkę i stroje przygotowali specjalnie na 21. zlot bliźniaków w Czarnkowie, skąd wrócili ze wspomnieniami i trzecią nagrodą, którą zdobyli w konkursie jak dwie krople wody. Jak Ci się podoba impreza?
Bardzo. Jestem bardzo z tego zadowolony i ciągnie, żeby jeszcze raz pojechać. Uwieczniliście to wszystko na zdjęciach? Tak. I jeszcze chciałem powiedzieć jednak, że jeżeli się spotka 124 pary bliźniąt i najmłodsze 2 tygodnie, najstarsze 70 ponad 5 lat, to jest zawrót głowy. Za każdym razem ich celem, oprócz dobrej zabawy oraz spotkania i rozmów z innymi bliźniakami, jest promocja Jeleniej Góry. Ostatnio odwiedzili także Warszawę, gdzie uczestniczyli w ogólnopolskim zlocie seniorów. Tam żeśmy wzięli udział w przemarszu w Korowodzie. No oczywiście telewizja z nami robiła materiały. Byli zainteresowani, bo tylko myśmy we dwoje byli z Jeleniej Góry. No i to w dodatku, żeby jako bliźniaki dziennikarz się zainteresował, no i nam zadawał pytania związane z naszymi zainteresowaniami, podróżami. No i czym się zajmujemy, jako my seniorzy, co my robimy? Czy wycieczki, rajdy, multimedialne prelekcje dla młodzieży, dla seniorów. I robimy też oczywiście wystawy o tych zakładach, w których żeśmy pracowali. A w najbliższym czasie co się szykuje? W piątek wyjeżdżamy na ogólnopolski zlot seniorów znowu do Wrocławia, gdzie my też będziemy się reprezentować w strojach kowbojskich. A w tym roku w grudniu bracia Osipikowie obchodzić będą okrągłe 70. urodziny. Na zakończenie mamy kilka ważnych informacji. Na stronie internetowej Przeglądu Lubańskiego przeczytają Państwo o tym, że niektóre samorządy lokalne z Dolnego Śląska otrzymały od wojewody ponad 200-milionowe wsparcie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W sumie dofinansowanie na remonty, przebudowy i budowy dróg zostało przyznane na 44 inwestycje w powiatach i 118 zadań w gminach miejskich, wiejskich i miejsko-wiejskich. Wśród nich znalazła się Szklarska Poręba, która otrzymała 460 tysięcy złotych na remont ulicy 1 Maja. Jak informuje rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w jego oddziałach można składać wnioski o tzw. dodatek 500+ dla osób niesamodzielnych, których dochód miesięczny nie przekracza 1600 zł brutto. Świadczenie uzupełniające dla osób niesamodzielnych będzie przysługiwało od miesiąca, w którym został zgłoszony wniosek. Nie będzie miała znaczenia data wydania orzeczenia, pod warunkiem, że lekarz orzecznik stwierdzi, iż w miesiącu złożenia wniosku osoba była już niezdolna do samodzielnej egzystencji. Jak podaje 24jodgora.pl, do 31 października na trasie Szklarska Poręba Górna Harachów-Tanwald została uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa. Przez prace, jakie odbywają się na torowisku po czeskiej stronie, wstrzymany został ruch pociągów. Uwaga, przystanek kolejowy Szklarska Poręba Huta nie będzie obsługiwana, a część przystanków w miejscowościach Harachów Desna będzie w innym miejscu. To wszystko na dzisiaj. Żegnam się z Państwem. Do zobaczenia.